Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie na kanale warnews.pl, a dzisiaj naszym gościem pierwszy raz na naszym kanale pisarz, dziennikarz, korespondent wojenny Tomasz Grzywaczewski. Witam cię serdecznie, Tomku. Dzień dobry i witam państwa serdecznie. Tomku, jesteś korespondentem wojennym. Wielu korespondentów już gościło na naszym kanale. Ostatnio, przyznasz mi rację, coraz mniej informacji na temat działań wojennych na Ukrainie, ale z tobą chciałbym porozmawiać nie typowo o tym, co się militarnie dzieje na Ukrainie, ale to, co ty zapewne sam zauważyłeś i o czym często wspominasz w swoich wpisach. Jak wygląda obecnie społeczeństwo na wschodzie Ukrainy? Czym ono się różni od roku 2014? A obecnie, czy my rzeczywiście mamy znacznie większy opór względem Rosjan? Ci ludzie są o wiele gorzej nastawieni do Federacji Rosyjskiej i jakie mają nastawienie do Polaków? Przede wszystkim myślę, że jednak nastąpiła pewnego rodzaju tektoniczna zmiana, jeżeli chodzi o nastawienie mieszkańców wschodniej Ukrainy w stosunku do Rosjan. Ja doskonale pamiętam jeszcze marzec zeszłego roku, wtedy byliśmy w Charkowie w dzielnicy Salkiwka. To jest dzielnica mieszkalna, taka sypialnia Charkowa, powiedziałbym taki trochę charkowski Ursynów, która była niezwykle ciężko ostrzeliwana przez wojska rosyjskie, w dużej części została zniszczona. Ci mieszkańcy, którzy zdecydowali się tam pozostać, którzy nie uciekli, żyli w piwnicach. I doskonale właśnie teraz pamiętam rozmowę z pewną panią, która opowiadała, że 2-3 dni po rozpoczęciu się tej pełnoskalowej inwazji zadzwoniła do niej jej siostra, która na co dzień mieszka w Rosji, z pytaniem, a co u ciebie słychać? Na co ta kobieta odpowiedziała, no wiesz, nie najlepiej, bo rakieta uderzyła w moje mieszkanie. Ja cudem przeżyłam, ale straciłam dorobek życia. Cały czas nas bombardują. Teraz jestem w piwnicy, wychodzę na zewnątrz tylko, żeby na ognisku ugotować coś do jedzenia. Także no, słabo u mnie słychać. Na co jej siostra odpowiedziała, że to jest nieprawda, że ona kłamie, że ją zaczadziła banderowska propaganda faszystowskiej hunty w Kijowie. No i ta kobieta mówi, ale co ty opowiadasz, ja tego doświadczam, nie, to jest nieprawda, ty kłamiesz. No i od tego czasu już więcej nie rozmawiały. Tutaj można oczywiście powiedzieć, że to jest pewien dowód anegdotyczny, ale takich sytuacji, takich rozmów ja miałem znacznie, znacznie więcej. I o ile myślę, że nastawienie przynajmniej części mieszkańców tej szeroko rozumianej wschodniej Ukrainy, bo nie mówimy tylko o Donbasie, mówimy również chociażby o Charkowszczyźnie czy o Zaporożu, także mówimy to zbiorczo, bo Donbas to jest jeszcze trochę inna historia, jeszcze bardziej skomplikowana, ale tej południowo-wschodniej Ukrainy, jeżeli nawet ono czasami było może nie tyle pozytywne, co przynajmniej neutralne do Rosjan, to ono ogromnie się zmieniło. I teraz jakby przeważająca większość mieszkańców nie ma wątpliwości, że Rosjanie po prostu są bandytami, są mordercami, że ich napadli. I to jest, tak jak powiedziałem, tektoniczna zmiana. Troszeczkę odrębną kwestią są kwestie językowe. Pamiętajmy, że jednak duża część mieszkańców tych rejonów cały czas mówi po rosyjsku, choć wydaje mi się, że wielu zaczyna się uczyć ukraińskiego. Ja już kilkukrotnie miałem takie sytuacje, kiedy moi rozmówcy na przykład nie chcieli się wypowiedzieć do kamery, bo mówili, że za słabo mówią po ukraińsku, że oni się dopiero uczą, że się wstydzą tego, że nie chcą mówić po rosyjsku, a po ukraińsku to będzie takie trochę niezborne. Więc ta zmiana też następuje, aczkolwiek trzeba pamiętać, że dla wielu z tych ludzi, nawet którzy teraz jednoznacznie identyfikują się z narodem czy kulturą ukraińską, jednak pierwszym językiem jest język rosyjski. I to nie jest tak, że ta zmiana nastąpi z dnia na dzień, szczególnie, że język ukraiński jest naprawdę bardzo różny od języka rosyjskiego. Wręcz ja bym powiedział, że język ukraiński jest bardziej podobny do polskiego niż do rosyjskiego. Ja wiem, że my często w Polsce mamy odmienne wrażenie, przede wszystkim chyba to wynika z tego, że po prostu ukraiński jest zapisywany cyrylicą, a nie łacinką, co od razu buduje takie skojarzenie, no prawie jak rosyjski. Tak nie jest. Tak absolutnie. Tak jest, ale tak nie jest, że język nie jest podobny. Z drugiej strony oczywiście ta odrębność jest widoczna. Ja ostatnio miałem bardzo ciekawą rozmowę z koleżanką we Lwowie, kiedy teraz wracaliśmy z Donbasu, zatrzymaliśmy się jeszcze we Lwowie, tam spotkałem się z moją koleżanką, która no, urodziła się pod Lwowem, ale mieszka całe lata, także rodowita lwowianka, która powiedziała, że to już nie jest do końca jej miasto, bo duża część jej koleżanek wyjechała, uciekła do Polski i nie wraca, zostaje w Polsce. Ona w ogóle nie wyjechała, wyjechała na początku, na chwilę potem od razu wróciła. Ale jej koleżanek już tutaj bardzo wielu nie ma. Z kolei bardzo wielu jej kolegów, przyjaciół jest na froncie, walczy. A tymczasem ona wokół siebie we Lwowie słyszy przede wszystkim język rosyjski. Kiedy wychodzi na, użyję kolokwializmu, na miasto. Nie język ukraiński. No bo przecież do Lwowa przyjechała ogromna rzesza tych wewnętrznych przesiedleńców ze wschodniej Ukrainy, przede wszystkim z Donbasu. Nagle dla niej Lwów, w którym naprawdę
nie dało się uprzeć języka rosyjskiego. W sensie, ponieważ ja jestem rosyjskojęzyczny, to kilkukrotnie zdarzyło mi się we Lwowie coś próbować powiedzieć po rosyjsku, nie wiem, w sklepie na przykład. I natychmiast do mnie mówiono, żebym już przestał po prostu mówić w tym języku orków, to już niech mówię po polsku, ale żebym tu im z rosyjskim po prostu nie wchodził z butami, tak, rosyjskimi. Tymczasem ona mówi, że rosyjski no, nagle pojawia się na ulicach, no bo tam są po prostu ludzie, którzy przyjechali ze wschodu. Także te odrębności kulturowe bez wątpienia są widoczne. Jak mówię, Donbas jest jeszcze bardziej specyficzny, jednak myślę, że na Donbasie bardzo silna jest ta tożsamość człowieka miejscowego, tutejszego. Ja z Donbasu, czyli bez identyfikacji, stricte identyfikacji narodowej, czy to ukraińskiej, czy rosyjskiej, tylko donbaskiej, która z kolei jest tożsamością, no w zasadzie taką stricte sowiecką, jeżeli mielibyśmy gdzieś szukać ludzi sowieckich, takich uformowanych przez ten system, takich prawdziwych sowków, to myślę, że na Donbasie takie osoby można znaleźć. Ja nawet miałem jakieś takie spotkanie, to był jeszcze rok, ojejku, 17, w jednej z miejscowości pod Mariupolem. Wtedy Mariupol nie był oczywiście okupowany, to była miejscowość przyfrontowa. I taki starszy pan, który opowiadał, że jego że mama była Mordwinką. Mordwinowy to jest taki jeden z tych narodów Rosji zamieszkujący nad Wołgą. Tata był chyba Polakiem, albo jakoś pokądzieli Polakiem. No ale jeździł po całym przez Związku Sowieckiego. On się urodził tutaj. Ja pytam, no dobrze, to co jest swoją ojczyzną w takim razie? On mówi, moją ojczyzną jest ten kawałek ogródka, którego mi jeszcze nie zbombardowali. Bo tu jest mój dom. I nic więcej. I taki jest trochę Donbas. Oczywiście ogromna rzesza ludzi wyjechała. Ci, którzy pozostali, szczególnie przy froncie, to w mojej ocenie, to nie zawsze, nie chcę teraz krzywdzić, ale duża część są tak zwane, to sami Ukraińcy mówią pogardliwie, żduny, czekający na, żdać po rosyjsku czekać, czyli czekający na Rosjan. I też no właśnie, Tomku, bo rozmawiałem z wolontariuszami polskimi, oni często mówią, że właśnie ci ludzie, którzy pozostają w swoich domach, którzy wprost mówią, że czekają na wojska Federacji Rosyjskiej, ale mnie ciekawi bardzo fakt, który też zapewne zaobserwowałeś, jest początek wojny i chyba dużym zaskoczeniem dla Rosjan było to, że przynajmniej na tych terenach wschodniej Ukrainy pojawił się dość duży opór. Pamiętamy te materiały z mieszkańcami wychodzącymi na ulicę z ukraińskimi flagami. Jak to wyglądało w 2014 roku, a jak wyglądało w 2022 roku i skąd wynika ta taka diametralna wręcz zmiana tego społeczeństwa wschodniej Ukrainy? Mateusz, bardzo dziękuję za to pytanie, bo to jest rzeczywiście niezwykle zaskakująca przemiana, która dokonała się na wschodniej Ukrainie na przestrzeni tych 8 lat tak naprawdę. Bo ja jestem przekonany, że Rosjanie naprawdę wierzyli w to, że przynajmniej gdzieś właśnie w takim Charkowie, czy w Chersoniu, czy w Zaporożu, czy w Kramatorsku na Donbasie będą ich witali kwiatami. Tak się nie stało. No na Donbasie powiedzmy, że tam Donbas był silnie ufortyfikowany, także tam jednak armia stawiła opór. Natomiast w Charkowie tu jednak też był taki, chociażby na Charkowszczyźnie był, czy na Chersonszczyźnie nawet, był jednak pewnego rodzaju ten opór obywatelski, to przekonanie mieszkańców tych terenów, że jednak Rosja jest zagrożeniem. No to jest chyba jednak wynik tego narodowotwórczego procesu, który rozpoczął się w roku 2014, a który chyba czasami był gdzieś taki nie do końca zauważany, nie do końca zrozumiały, że Ukraińcy coraz bardziej nawet na wschodzie zaczęli identyfikować się z ideą ukraińską, pewną ideą też wolności. Myślę, że to jest taki istotny element, który jest atrakcyjny w kulturze ukraińskiej. To jest to przekonanie o tym, że oni są ludźmi wolnymi, kozaczyzna, prawda? W opozycji do rabów, do niewolników z Rosji. Ale w sumie to też, teraz myślę sobie trochę o doświadczeniu Białorusi z kolei, bo oczywiście duża część Białorusi jest o wiele bardziej prorosyjska, ale pamiętam, jak ja w roku 19-20 rozmawiałem na temat prób integracji tych dwóch państw, połączenia, tak zwana pogłębiona integracja, oczywiście teraz się odbywa, bo uwarunkowania polityczne się zmieniły, ale mnie interesowało, co Białorusini mówią na temat tego, czy by się chcieli łączyć. I generalnie nawet ci, którzy nie byli proeuropejscy, za bardzo by się łączyć nie chcieli, a chcieli się łączyć dlatego, że Rosja im się źle kojarzyła. I to już nie mówimy tutaj o wzniosłych ideach, ale kojarzyła się generalnie korupcja, syf, dziurawe drogi, bieda, niskiej jakości jedzenie, różnego rodzaju przyziemne rzeczy, które z punktu widzenia Białorusinów powodowały, że Rosja jest po prostu cywilizacyjnie nieatrakcyjna. Mówimy o tym codziennym życiu. W Rosji się żyje gorzej, jest dziadostwo, tak?
To u nas na Białorusi jest porządek, w Białorusi jest porządek i to wynika nie tylko uważam z reżimu, ale też z charakteru narodowego Białorusina. Ale generalnie jest porządek, jest może i biednie, ale schludnie, ale czysto, ale ta korupcja nie jest odczuwalna taka, że każdy milicjant cię po prostu, który cię zatrzyma do kontroli, będzie musiał od ciebie wziąć, prawda, tam ileś rubli, żeby cię puścić. A Rosja się z czymś takim kojarzyła, czyli zacofaniem cywilizacyjnym. I myślę, że to też tutaj odgrywało i odgrywa cały czas pewną rolę. Poza tym mówię, wielkimi ideami też taki pragmatyczny wybór. Lepiej jest być bliżej Zachodu niż w Rosji, bo Rosja nic atrakcyjnego nam nie oferuje. Oczywiście są ludzie, którzy kupują ideę Wielkiej Rosji, ruskiego miru, odwołania do Związku Sowieckiego pewnie, ale okazało się, że to jednak jest mniejszość. I co więcej, ja mam takie wrażenie, bo to jest też paradoks obecnej wojny, tej fazy wojny właściwie od roku, że najbardziej cierpią nie mieszkańcy zachodniej Ukrainy. Jakby gdzieś szukać tych mitycznych, strasznych banderowców, no to właściwie należało Rosja powinna atakować zachodnią Ukrainę. A Rosja koncentruje się na zadawaniu cierpienia mieszkańcom wschodniej Ukrainy, którzy są rosyjskojęzyczni, którzy przed rokiem 14 byli neutralni albo sympatyzowali z Rosją, to dzisiaj Rosja ich bombarduje, morduje, prześladuje itd. itd. Ja mam wrażenie, że poza oczywiście uwarunkowaniami militarnymi, to jest pewnego rodzaju zemsta. To jest naprawdę zemsta za to, że my, bo wiadomo, nie ma nic gorszego niż zdrajcy. Zdrajcy zawsze traktuje gorzej niż takiego otwartego wroga. I oni są zdrajcami, bo ci z Lwowa to są po prostu wrogowie. A ci z Charkowa i Zaporoża to są zdrajcy, bo wy mieliście być Rosjanami. Prawdziwi mieliście nas kochać, a żeście nas zdradzili. To wam teraz pokażemy. No wiesz Tomek, ja się zastanawiam, cofam się w pamięci do tych czasów okołomajdanowych i pamiętamy te mapy poparcia politycznego i poparcie na wschodzie tej partii regionów. Czyli co, Unia Europejska, Zachód staje się coraz bardziej atrakcyjny, ten przekaz taki nowoczesnego państwa zachodniego prezydenta Zełenskiego, on tak przez te lata oddziaływał na mieszkańców wschodniej Ukrainy, że dziś rzeczywiście to co ty wspomniałeś, Rosja przestaje być atrakcyjna dla mieszkańca właśnie wschodu, Donbasu. Myślę, że tak, że ten przekaz, ja nie wiem na ile to się będzie przekładało na tak zwane liberalne zachodnie wartości. Myślę tutaj o kwestiach już naszych wewnętrznych wojen kulturowych. Ja myślę, że to jest temat bardzo odległy na Ukrainie. Pytanie, jak na to kiedyś mieszkańcy Ukrainy zareagują. Zobaczymy. Natomiast dzisiaj Zachód jest absolutnie kojarzony jednoznacznie po prostu ze sferą wolności, dobrobytu, bezpieczeństwa i postępu cywilizacyjnego. Tomku, myślę, że Tomka, to dotyczy dużej części mieszkańców. Tomku, a mam jeszcze do ciebie pytanie jedno, bo zaciekawił mnie jeden z twoich wpisów, że Rosjanie na wschodzie Ukrainy przeprowadzają ludobójstwo kulturowe. Z czego to wynika? Z czym jest to ludobójstwo kulturowe? Przecież oni jeszcze do niedawna sądzili właśnie, że mieszkańcy wschodu to są ich praktycznie współobywatele, bracia, przyjaciele. Ludobójstwo kulturowe jest pewnego rodzaju terminem, który też może budzić dużo kontrowersji, więc ja go tak trochę prowokacyjnie używam, nie ukrywam, bo nie ma takiej jednoznacznej definicji i zgody wśród prawników międzynarodowych, czy istnieje ludobójstwo kulturowe. Ja uważam, że tak, bo uważam, że ludobójstwo to nie tylko fizyczna eksterminacja przedstawicieli danego narodu, ale też próba zniszczenia jego historii i tożsamości. I na tym polega ludobójstwo kulturowe, czyli na próbie wymazywania tego, co nas łączy, naszego wspólnego dziedzictwa. To powoduje, że czujemy się jako wspólnota narodem. Zresztą w pierwotnej myśli Rafała Lemkina, czyli polskiego prawnika żydowskiego pochodzenia, który stworzył termin ludobójstwo, on właśnie bardzo silny akcent kładł na aspekty kulturowe. Więc to jest taki trochę powrót do korzeni tej oryginalnej idei Rafała Lemkina. I Rosjanie dzisiaj próbują zniszczyć wszelkie ślady tego, że na terenach Ukrainy istniała inna kultura niż kultura rosyjska. Dlatego celowo niszczą, no właśnie, niszczą muzea związane z kulturą ukraińską, niszczą książki w języku ukraińskim, rabują muzea. Niszczą nie tylko właśnie też obiekty związane z kulturą ukraińską, ale też na przykład padają różnego rodzaju miejsca związane z kulturą żydowską, z kulturą prawosławną, padają ofiarą tych działań stanowiska archeologiczne. No na szczęście miejsca związane z polską kulturą zniszczone nie zostały, ale nie zostały moim zdaniem dlatego, że po prostu Rosjanie tam nie dotarli. Tam gdzie jest polskie dziedzictwo na terenie Ukrainy, no to po prostu Rosjan jeszcze nie było. Jakby przyszli, to też byśmy zobaczyli, jakie wspomnienia, pamiątki po Rzeczypospolitej obojga narodów są niszczone. Także ja mam wrażenie, że Rosjanie chcą właśnie w ten sposób wyniszczać naród. Czyli to jest taka też taktyka, którą Rosjanie coś konsekwentnie stosują, która polega na tym, żeby właśnie pozbawiać naród elity i pozbawiać go kultury.
I to jest trochę inna technologia niż stosowało wiele innych zbrodniczych reżimów. Były reżimy, które po prostu masowo wymordować wszystkich, prawda? I w ten sposób rozwiązujemy, mówiąc brutalnie, okrutny problem tego, że inny naród istnieje. W zasadzie zawsze robi trochę inaczej. Zauważmy chociażby Katyn, który przecież jest ludobójstwem. Tutaj też to nie chodzi o to, żeby wymordowano wszystkich Polaków. Chodzi o to, żeby zlikwidować elitę, która jest nośnikiem kultury i tożsamości. Po jej zlikwidowaniu jest sprawcy w wypadku Rosjanie z Rosji Sowieckiej i nadzieję, że po prostu naród polski zacznie się rozpływać w żywiole rosyjskim. Dzisiaj wydaje mi się, że Rosjanie chcą zrobić to samo z Ukrainą, tym bardziej, że zakładają, że w zasadzie tak naprawdę tej Ukrainy nie ma, tylko ci Ukraińcy są tacy zeuropeizowano, spolonizowani Rosjanie i tylko trzeba im wybić te głupoty, prawda, z głowy i oni staną się już takimi dobrymi Rosjanami. To jest to, co mówi rosyjska propaganda. I zresztą zbrodniarz wojenny Władimir Putin w swoim wystąpieniu sprzed inwazji, w tym takim słynnym, gdzie uznał niepodległość tam Donieckiej, Ukraińskiej Republiki Ludowej, no on wtedy powiedział nawet, że myślę ważniejszego, dwie rzeczy. No, nie ma państwa ukraińskiego, nie ma narodu ukraińskiego. Dziękuję, jakby to jest cel tego, jaka będzie polityka rosyjska. I on to po prostu konsekwentnie realizuje, również niszcząc właśnie dziedzictwo kulturowe. Tomku, muszę cię na koniec jeszcze zapytać o kwestię, która w tej dziedzinie właśnie kultury ukraińskiej jest właśnie bardzo istotna. Na czym Ukraińcy teraz będą budować swoją tożsamość? My wiemy, że oni teraz tak naprawdę tworzą swoich bohaterów. Dzisiaj ta wojna tworzy bohaterów wolnej Ukrainy, ale jest wiele ran, właśnie takich ran, które jeszcze nieco krwawią na linii Polska-Ukraina. No, my się obawiamy, my się często nie boimy pisać o tym, co się dzieje na Ukrainie, jakich na piedestał często wystawia się bohaterów i jakie widzisz zagrożenia, bo często się, wiesz, Wołyń często się w polskiej opinii publicznej, w polskiej prasie, na Twitterze przewija. Jaki jest stosunek? Czy my mamy w końcu szansę z Ukraińcami raz na zawsze zamknąć tą bolesną ranę, czy jednak rzeczywiście Ukraińcy będą te osoby, które niekoniecznie są dla nas bohaterami, a często są dla nas zbrodniarzami, pojawiać się w przestrzeni publicznej? Bo ja, śledząc sobie, robiąc codziennie prasówkę ukraińskich mediów, często pojawiają się tam odniesienia choćby do postaci Romana Szuchewicza. I to jest oczywiście cały czas ogromny problem, przy czym odrywałbym ten problem od flagi czerwono-czarnej, która często się pojawia, która wzbudza oczywiście w nas bardzo jasne skojarzenia i negatywne, natomiast ta flaga ma o wiele głębsze znaczenie, ona w tym momencie nie jest kojarzona z działalnością ONU, UPA i Bandery. Ja to od razu mówię takie znaczenie, to jest pewien symbol, który bardzo szybko przebija się do świadomości. Ktoś, jak nie wiem, ja gdzieś w filmie czy na fotografii pojawi się ta flaga, on to od razu banderowcy. Nie, nie, to jest, to tak nie jest. Ta flaga jest dzisiaj symbolem pewnego rodzaju takiej też walki narodowo-wyzwoleńczej. Ona się odrywa od tej historii. Ale Tomku, gdzieś często Ukraińcy twierdzą, przynajmniej ci na wschodzie, że to jest właśnie flaga odwołująca się do jakichś jednostek kozackich. Jak my to mamy rozumieć? No bo dla Polaka, który powiedzmy nie wchodzi w temat, ona się jednoznacznie kojarzy z ukraińską powstańczą armią. Tak, to ona się jednoznacznie kojarzy, natomiast ona ma rzeczywiście o wiele głębszy rodowód, jeszcze sięgający kozaczyzny, także myślę, że to nie powinno być jakby głównym tematem. Głównym tematem, który jest bardzo problematyczny, jest kwestia tego, żeby rzeczywiście no po prostu Ukraina w pewnym momencie rozliczyła się ze swoją przyszłością i się z nią skonfrontowała, bo ja mam takie wrażenie, że o tym pisałem w mojej książce o granicach II Rzeczypospolitej, w książce Wymazana granica, że problemem nie jest nawet to, że rozmawiając z mieszkańcami zachodniej Ukrainy, to oczywiście było przed wojną, to był 2019, zupełnie inne realia, ale że to nie jest to, że ktoś zaprzecza temu, co się wydarzyło na Wołyniu. Nie, to jest raczej kwestia wypierania tego. Znaczy nie pamiętamy o tym, nie rozmawiamy o tym. Nie zaprzeczamy, ale też nie mówimy. Tak samo jak pewnego rodzaju wypieramy to, czy nie chcemy mówić, nie chcemy oddać hołdu sprawiedliwym Ukraińcom, którzy przecież ratowali Polaków z narażeniem życia, którzy zapłacili za to życie. Byli sprawiedliwi Ukraińcy na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. Więc problemem jest pewnego rodzaju, jak mówię, zamiatanie problemu pod dywan. I moim zdaniem z tym trzeba będzie się w jakimś stopniu skonfrontować. Ja nie wiem, czy to jest teraz ten moment, czy to jest ten moment, kiedy powinniśmy to robić. To już są decyzje bardzo polityczne, czy powinniśmy o tym porozmawiać. Wiemy, że ostatnio była bardzo gorąca debata związana ze słowami rzecznika prasowego MSZ, Łukasza Jasiny i potem w mojej ocenie skandaliczną odpowiedzią ambasadora. W sensie ten tweet, który się pojawił, był tak nienawidzony.
absolutnie nie na miejscu, zresztą wydaje mi się, że potem, ponieważ ten tweet został trochę, to był kolejny tweet, on to tłumaczył, myślę, że tam w Kijowie trochę jednak ściągnięto cugle, jeżeli chodzi o ambasadę w Warszawie, że to działanie ambasadora nie spotkało się z aprobatą władz w Kijowie. Tym niemniej problem istnieje i będzie trzeba o nim rozmawiać i Polska ma absolutne prawo przedstawiać swoją wersję historii i podnosić to, że my tak na to patrzymy. Czy to Ukraina uzna, czy nie, no to jest po stronie ukraińskiej, ale my mamy takie oczekiwania i też nie możemy tego zamiatać pod dywan, bo to po prostu nikomu nie służy. To prędzej czy później takie, przepraszam za określenie, zgniłe jajo będzie stanowiło problem. One w pewnym momencie gdzieś zacznie psuć te nasze relacje, także być może już niedługo nadchodzi moment, kiedy trzeba będzie tę sprawę postawić po prostu na publicznej wokandzie. Wiesz co, ja widzę taki problem, bo mamy przecież niedawne wystąpienie przedstawiciela parlamentu ukraińskiego w Sejmie, który mówi o Wołyniu, który mówi, że rozumie ten ból, ale ja uważam, może to brutalnie zabrzmi, ale wojna i ta pomoc, która Polska niesie, nie tylko polski rząd, ale obywatele, którzy masowo wysyłali i wysyłają sprzęt na Ukrainę, przyjmują Ukraińców, jest chyba najlepszym momentem, bo to też trzeba, warto to podkreślić, my też w stosunkach ukraińsko-polskich mamy swoje za uszami, bo polityka sanacji wobec Ukraińców była jaka była, ale czy nie jest ten czas, żeby jedna i druga strona spotkała się choćby na granicy i po prostu powiedziała słowo przepraszam i ucięlibyśmy po prostu te wszystkie, powiedzmy, spekulacje i raz na zawsze zamknęli tą sprawę. I myślę, że to się powinno wydarzyć. Masz całkowitą rację. Zresztą dziękuję też, że wspomniałeś o tym, że Polska no też nie zachowywała się, delikatnie mówiąc, czy dyplomatycznie mówiąc, nie zachowywała się w porządku wobec ludności ukraińskiej zamieszkującej tereny. No, to nie była ta sama skala, ale jednak polityka Piłsudskiego i sanacji względem Ukraińców no była jaka była. Była, zresztą myślę, że nawet gorsza była jeszcze po śmierci Piłsudskiego. Kiedy jeszcze do głosu doszły takie środowiska, które miały bardziej jeszcze narodowe, nacjonalistyczne poglądy i rzeczywiście tej ludności odmawiano ich praw tak naprawdę. No więc tak, to my powinniśmy też, uważam, przeprosić, ale te słowa muszą paść ze strony Ukrainy. Ja się z tą całkowicie zgadzam, że to jest ten moment. Takie spotkanie na granicy, podanie sobie dłoni, wzajemne powiedzenie przepraszam byłoby epokowe i może to jest na to najlepsza chwila. Te decyzje są poza nami, natomiast myślę, że to, co my możemy robić, nie jako politycy, nie jako przywódcy państw, tylko jako zwykli obywatele, to po prostu o tym uczciwie też z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi rozmawiać. Ja staram się to robić. Kiedy rozmawiam, mówię o tym, co uważam na temat tego, co wydarzyło się na Wołyniu, mówię też o tym, jak oceniam politykę władz Unii Rzeczypospolitej względem Ukraińców. Więc przede wszystkim nie zamiatajmy tematu pod dywan. Nie uznawajmy, że no ta wojna zmieniła wszystko i teraz historia już nie będzie miała znaczenia. Historia zawsze ma znaczenie i niestety zawsze nas ściga do momentu, kiedy po prostu się z nią nie rozliczymy. Tomku, i na koniec jeszcze zapytam, oglądając twoje relacje, twoje filmiki w mediach społecznościowych, masz zawsze gdzieś tam umieszczoną, czy na kamizelce, polską flagę. Jak ty jako polski dziennikarz jesteś odbierany na Ukrainie? Jaki jest stosunek takich prostych Ukraińców właśnie do Polaków? Fenomenalny. Znaczy ja wielokrotnie słyszę słowa podziękowania za to, że Polska pomagała, że Polska przyjęła uchodźców, że wspiera Ukrainę dyplomatycznie, że dostarcza broń, że tutaj jesteśmy. Ogromna, ogromna wdzięczność. Przy czym jednocześnie czasami myślę, że ta flaga, czy w ogóle też jestem z polskich mediów, no niestety utrudnia porozmawianie z tymi mieszkańcami chociażby Donbasu, którzy jednak czekają na Rosję. No bo my jesteśmy od razu postrzegani jako przedstawiciele imperialistycznych i wrogich mediów. Natomiast też pamiętajmy, że to jest absolutnie mniejszość. Tak? To znaczy większość w tym momencie mieszkańców wschodniej Ukrainy chce być częścią Europy, a Polska jest takim krajem, który Europy jest forpocztą. Jest krajem, którym Ukraina zawdzięcza bardzo, bardzo wiele i to ludzi, których ja spotykam, żołnierze, sprzedawcy w sklepach, osoby na ulicach, które o tym po prostu wiedzą. I to już bez względu na słowa polityków, to o czym rozmawialiśmy, czy tę wielką politykę, to są ludzie, którzy często sami doświadczyli polskiej dobroci, bo dotarła do nich pomoc humanitarna, bo chłopaki na froncie mają polski sprzęt, bo ich córki albo żony są w Polsce, Polacy ich przyjęli. To jest doświadczenie jednostkowe, które uważam jest bezcenne. To jest coś rzeczywiście niebywałego, że po prostu poza słowami polityków, poza konferencjami, zwykły Ukrainiec mógł poczuć, że zwykły Polak
jest jego przyjacielem, jest jego sąsiadem i pomoże mu w potrzebie i to jest coś bezcennego. I niech tak zostanie, niech ta przyjaźń polsko-ukraińska się rozwija. Moim i Państwa gościem był Tomasz Grzywaczewski. Mam nadzieję, że nie po raz ostatni na naszym kanale. Tomku, bardzo Ci serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Serdecznie dziękuję za zaproszenie i za niezwykle ciekawą rozmowę, a Państwu za uwagę. Państwa odsyłamy na media społecznościowe Tomka, które znajdziecie w opisie naszego filmu i zachęcamy również do zasubskrybowania naszego kanału. Dziękuję.